Pola, Zofia i Zuzanna wśród dziewczynek. Natomiast wśród chłopców Szymon, Wojciech, Antoni i Ignacy. O czym mowa? O rankingu imion, które w 2019 roku zostały zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krośnie-Odrzańskim. Wspomniane imiona były w czołówce najchętniej wybieranych w gminie Krosno-Odrzańskie. Jeżeli byśmy patrzyli na ten czas ostatnich lat, to najczęściej nadawanym imieniem w ostatnich latach dla dziewczynek w całej Polsce były imiona Julia, Zuzanna i Zofia. Natomiast jeżeli chodzi o chłopców, to Antoni, Jakub i Jan. 20 lat temu, jeżeli chodzi o chłopców, najczęściej nadawanym imieniem również było imię Jakub, dalej Mateusz i Kacper, dla dziewczynek Natalia, Aleksandra i Wiktoria. Warto też zauważyć, że w latach 70. ubiegłego stulecia w naszej gminie, ale nie tylko, bo w całej Polsce najczęściej nadawanym imieniem dla dziewczynek było imię Agnieszka i Anna. Okazuje się, że rodzice, niezależnie czy 20 lat temu, czy obecnie, najczęściej wybierają bezpieczne, klasyczne imiona. Nie znaczy to oczywiście, że wszyscy tak postępują. Zdarzają się też takie osoby, które chcą wyróżnić swoje dzieci i nadają imiona takie bardziej oryginalne, rzadko spotykane. Też się tak zdarza. Takim imieniem jest na przykład, w tamtym roku zanotowaliśmy, jeżeli chodzi o dziewczynki, niespotykane imię Gaja. Jeżeli chodzi o chłopców, niespotykane dosyć imię męskie Serafin, a także częściej spotykane, ale też nieczęsto nadawane imię Mieszko. Jednak ludzka wyobraźnia jest niezwykła, także w kwestii nadawania imion swoim dzieciom. Czasami urzędnik musi powstrzymać zapędy rodziców odnośnie oryginalnego imienia i odmówić. W gminie Krosno-Odrzańskie nie doszło jeszcze do takiej sytuacji, ale w takim przypadku istnieją odpowiednie procedury, które to regulują. Natomiast jeżeli rodzice decydują się na nadanie imienia, które jest zdrobniałe, ośmieszające, bądź nieprzyzwoite, nie wskazujące na płeć dziecka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego próbuje wytłumaczyć to, jakby odzywa się do zdrowego rozsądku tych rodziców, żeby jednak zastanowili się nad zmianą tego imienia i wybrali dla tego dziecka inne imię. Natomiast jeżeli nie skutkuje taka prośba i jakieś nasze działania podjęte w tą stronę, żeby jednak ci rodzice zmienili swoje zdanie. Niestety kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o takim imieniu i sam z urzędu nadaje imię dla tego dziecka. Oczywiście to jest w formie decyzji administracyjnej, decyzja jest jakby wykonalna natychmiast. Jest oczywiście adnotacja w takim akcie stanu cywilnego, w akcie urodzenia u tego dziecka, że właśnie w takiej drodze to imię zostało dziecku nadane. Według bazy usług stanu cywilnego, Urząd Stanu Cywilnego w Krośnie-Odrzańskim, który realizuje zadania w rejonie większym niż obszar jednej gminy, zarejestrował w ubiegłym roku 319 aktów urodzeń. Na terenie gminy dokładnie urodziło się 70 chłopców i 62 dziewczynki, co wspólnie daje liczbę 132 urodzeń.